Napisy, projekt Wyśpiewana Tradycja. Dzień z życia zespołu śpiewaczego. Zdjęcie remizy w Górze Siewierskiej. Na tym zdjęciu widzimy stary budynek remizy w Górze Siewierskiej, remizy strażackiej OSP. To była sala, w której mieszkańcy wsi spotykali się na różnych uroczystościach, zabawach czy jakichś ważnych wydarzeniach. My początkowo jako zespół Górzanki mieliśmy próby właśnie w tym budynku, na dużej sali. Wcześniej, kiedy nie było remizy, to panie z zespołu spotykały się w domach prywatnych, wtedy, kiedy zespół powstał. Trzeba tutaj dodać, że zespół Górzanki powstał w oparciu o zespół około gospodyń wiejskich, bo wszystkie członkinie zespołu to były członkinie KGW. I wcześniej, żeby poćwiczyć, zrobić sobie próbę, spotykały się w domach prywatnych, tam śpiewały. A jak powstał ten budynek, to już miały miejsce do śpiewu, dużą salę, mogły się tu spotykać i śpiewać. W tej chwili ten budynek przeszedł modernizację, jest wspaniały, nie do poznania, przepiękny. Chętnie tutaj przychodzą mieszkańcy na różne tak samo uroczystości, zabawy, spotkania. Są tutaj próby orkiestry dętej. No różne ciekawe rzeczy tu się dzieją. Zdjęcie haftu. Zdjęcie przedstawia haft, który znajdował się i do tej pory występuje na strojach zespołu Górzanki i KGW oczywiście. Więc pierwotnie ten haft znajdował się na kołnierzykach stroju, starego stroju Górzanek. On był czerwony, miał maleńkie fartuszki i bluzki z kołnierzem, dawniej to się mówiło słowackiego, nie wiem czy w tej chwili też. I ten hafcik znajdował się na małym fartuszku i na kołnierzyku bluzki przy czerwonych strojach. Myśmy szyjąc nowe stroje dla zespołu, zielone, wykorzystali ten haft na dużych fartuchach i bluzkach z kryzami i rękawach bufiastych, też z taką małą kryską na dole. Kwiatki mają kolory czerwony, niebieski i żółty. Wymiennie występuje też kolor różowy. Skąd się wziął pomysł na ten haft? Otóż wziął się stąd, że nasze babcie i mamy tak sobie po prostu wymyśliły taki wzór kwiatka. On przypomina i chabry, i stokrotki, i jakieś tam jeszcze inne kwiatki najbardziej popularne występujące w ogródkach wiejskich dawno temu. I myśmy ten wzór skopiowały na nowym stroju dla KGW. Zdjęcie chusty w kwiaty. Zdjęcie przedstawia chustę, którą zakładamy do stroju na głowy, bo wiadomo, że mężatki musiały nosić na głowie chusty. Ta chusta jest zielona, jak widzicie, ma frędzle, no i oczywiście wzór kwiatowy. Ta chusta jest jedną z największych chust. Wcześniej kobiety miały mniejsze chusteczki i były to chusteczki w kolorze czerwonym, zielonym też i białym, ale one były bardzo maleńkie i trudno było je nawet związać z tyłu na głowie. Dlatego też zakupiłyśmy do zielonych strojów zielone chusty, bardzo ładne, kolorowe, duże. Można je swobodnie wywiązać na głowie i z tyłu zawiązać w wielki, ładny pęk. Zdjęcie grupowe strażaków i kobiet z KGW. Zdjęcie przedstawia dwie grupy kobiet i mężczyzn. Kobiety to członkinie KGW i zespołu śpiewaczego, natomiast mężczyźni to członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej w swoich strojach galowych. Oczywiście widzimy tu również instrumenty, bo to była strażacka orkiestra Dęta, która uczestniczyła w ważnych uroczystościach, na pogrzebach członków Ochotniczej Straży Pożarnej również. I ona się składała z członków OSP, czyli ze strażaków. Natomiast niżej widzimy kobiety. Są to kobiety należące do KGW i do zespołu śpiewaczego. Mają na sobie stroje, na których wzorowałyśmy się, szyjąc zielone nasze stroje obecne. To są stroje kwieciste, lekkie, raczej takie z materiału cieńszego. Też mają bluzki, ale jak tu widać, nie, te bluzki nie były jednakowego fasonu, ale były białe. I spódnice były. Panie mają na głowie chusteczki, bo wiadomo, że mężatki. Ale w centralnym punkcie zdjęcia, jak widzicie, znajduje się wieniec dożynkowy. Wieniec dożynkowy, który był wykonywany przez członkinie KGW z kłosów żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i dekorowany dodatkowo owocami i jarzynami. Prawdopodobnie są to cebule, jabłuszka, być może gruszki i w środek też były wkładane dary z pól i ogrodów. Oprócz tego wiązano na czubku takiego wieńca wstążki, pęk wstążek kolorowych. Tak było od zawsze. Zawsze te wstążki kolorowe były tam wplatane w ten wieniec. Prawdopodobnie jest to zdjęcie przedstawiające właśnie dożynki. Chyba powiatowe, jeśli się nie mylę, na które to dożynki jechali i strażacy, i członkinie KGW, które oczywiście były też członkiniami zespołu śpiewaczego. Panie, jak widzicie, są uśmiechnięte, zadowolone z plonów, z darów, które wypracowały same na polach i w ogrodach. Zdjęcie KGW ze sztandarem. Na zdjęciu widzimy prezentację nowo ufundowanego sztandaru KGW Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Siewierskiej. Jest on przepiękny, wyhaftowany przez siostry zakonne w klasztorze w Piekarach, które mają pracownię właśnie hafciarską i krawiecką, i to one wykonały ten sztandar. Sztandar z jednej strony przedstawia godło Polski, a z drugiej, która jest tu niewidoczna, jest wizerunek Matki Boskiej. Przy sztandarze stoją panie, właśnie członkinie KGW, śpiewaczki z zespołu śpiewaczego, prezentują dumne ten sztandar. Widzimy tu jakiś puchar, które zdobyły prawdopodobnie na jakimś konkursie śpiewaczym również, bo występowały wtedy bardzo często, uświetniały swoim śpiewem a cappella, muszę powiedzieć, i uświetniały wszystkie uroczystości, imię i tutaj wiejskie, i gminne, i powiatowe, a nawet muszę powiedzieć, w Katowicach też występowały panie. Są w strojach tych, o których mówiłam, z bluzeczkami i fartuszkami, z haftem, który był wcześniej omawiany. Zdjęcie zespołu Górzanki. Zdjęcie przedstawia zespół Górzanki na scenie w starej remizie OSP w Górze Siewierskiej. Stoimy tutaj wszystkie w strojach starych, czerwonych, właśnie w tych fartuszkach i bluzeczkach i koralikach. Jest to zdjęcie zrobione podczas cyklicznie obchodzonego spotkania noworocznego w Górze Siewierskiej, na które to spotkanie byli zapraszani wszyscy mieszkańcy Góry Siewierskiej. Ile tylko remiza zdołała pomieścić
to przychodzili mieszkańcy, siadali, dostawialiśmy krzesła, ławki, co się dało i wtedy zespół prezentował swój dorobek śpiewaczy, potem wspólnie śpiewaliśmy kolędy, razem z widzami oczywiście. Był mały poczęstunek ze słodycze, to były słodkości, kawa, herbata i wszyscy świetnie się bawili. Długo w pamięci pozostawały te właśnie spotkania noworoczne, które były organizowane zawsze w styczniu po Nowym Roku. Napisy opowiadała Maria Sikora z zespołu Górzanki. Zapraszamy na stronę zespołyśpiewacze.pl. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Logo Narodowego Centrum Kultury. Logo Gminy Psary. Logo Ośrodka Kultury w Psarach.